22 lipca, 14:15, stacja Taro, prefektura Iwate. Jestem z powrotem z Tajwanu, jestem w Japonii, mam nową wizę, mogę kontynuować wędrówkę. Właśnie za zakrętem zniknął pociąg, z którym przyjechałam. Konduktor mi pomachał. Poprosiłam, żebym mogła zachować na pamiątkę bilet. Normalnie bilet się oddaje właśnie u konduktora, ale konduktor opieczętował, mogę sobie zabrać. Może nie widać, bo jest za murem, ale zaraz idę nad morze. Przebiorę się w pustynną, rozłożę kijki i lecę w dalszą drogę. Ale bardzo się cieszę, że się wszystko udało. To nie było wcale takie proste. Wczoraj przyleciałam o godzinie 7 rano na lotnisko Narita. Pojechałam do centrum, do znajomych, pozałatwiałam mnóstwo spraw, wymieniłam resztę pieniędzy, kupiłam nową kartę SIM, jeszcze dokupiłam kartę pamięci i zrobiłam zakupy na 3 dni. Widać, jaki mam wielki plecak, bo wydaje mi się, że przez 3 dni nie będzie żadnego sensownego dużego sklepu. Może będzie jakiś 7-Eleven najwyżej. Już mam ich po uszy, więc mam masę rzeczy, mam nawet awokado i 2 banany jeszcze niedojedzone. Ale tak, dzisiaj poleciałam na stację. 3 minuty przed odjazdem Shinkansena stawiłam się na peronie, biegłam i po czerwonych światłach, żeby zdążyć, ale udało się. Także właśnie dosyć wcześnie udało się przyjechać do tego Taro i zaczynam tam, skąd musiałam się do Tajwanu ewakuować. Jest ocean, jest wiata. Tutaj taka fajna. W fajnym miejscu na cypelku. Pięknie. Ależ tęskniłam za Japonią. Tajwan był fajny, ale Japonia jest wyjątkowa. Naprawdę niezwykły kraj. Wszystko tu jest inaczej niż gdzie indziej. Pewnie ze względu na tą długą izolację od reszty świata. Wczoraj jak przyleciałam, zobaczyłam tych wszystkich pięknie ubranych ludzi w pociągu. Obłęd. Nigdzie na świecie nikt się tak nie ubiera. Takie stonowane, ale eleganckie kreacje i jakby stonowane, ale no stonowane i właśnie dlatego eleganckie, ale różne takie falbany, jak się nosiło w XIX wieku, nikt takich nie nosi. Fenomenalne i te wiaty nad oceanem i w ogóle. Tak się cieszę, że jestem z powrotem. Będę tęsknić za Japonią, jak będę wracać. Już zaczęłam tęsknić, jak stąd wyjeżdżałam, bojąc się, że nie dostanę drugiej wizy. Teraz mam jeszcze kilka tygodni, ale wiem, że będę tęsknić, ale też nie ma powodu, żeby to była moja jedyna wizyta w tym kraju, znaczy druga już, a więc ostatnia, nie ma powodu, żeby to była ostatnia. Myślę, że wrócę, bo jest naprawdę fajnie. Oj, jakieś takie straszne, bzyczące coś wokół mnie lata, ale to nie szersze. Nie. No i dostałam tą drugą wizę. Byłam też wczoraj u masażysty wieczorem, jeszcze się ze wszystkim wyrobiwszy, byłam u masażysty z tym swoim kolanem, które niestety nieprzerwanie stuka. To jest akurat zła wiadomość. Jest trochę lepiej po tym masażu. Nie w każdym momencie stuka i to, co trochę zaczęło mnie boleć w łydce, czyli mój mięsień spięty na skalę taką, że masażysta był pod wrażeniem. Próbował, starał się, no ale to jest wszystko jak skała. Także będę drążyć dalej piłeczką i może się jakoś doczołgam do końca Hokkaido, choć przede mną jeszcze jest 1500 km. Mam nadzieję, że większość z tego to nie będą schody. Zobaczymy.
Możesz, kurde. Szlak od razu daje w kość. Miał prowadzić taką drogą wzdłuż wybrzeża, ale okazuje się, że nie wszystkie tunele pod tsunami zostały wyremontowane i w związku z tym droga jest nieprzejezdna i zrobili obejście tego tunelu właśnie, ale nikt tu nie chodzi, nie ma też schodów, niby dobrze, ale jest bardzo stromo i osuwające się kamienie, więc bardzo ostrożnie szłam i jak już zobaczyłam, że jest asfalt, to przestałam tak bardzo uważać. Jeszcze jest pełno tej trującej rośliny, która powoduje alergię i wszystko jest zarośnięte i myślę, że będę cała w pęcherzach. I po prostu pół metra od asfaltu właśnie wpadłam do rowu, bo rów zarósł i nie, jakby nie widać, że on jest. Szczęście w nieszczęściu, że miał tylko 30 cm i nie złamałam nogi. Ale wywaliłam się na asfalt i rozwaliłam kolano, właśnie cieknie mi krew. Ja mam plaster. Cholera. Muszę zakleić, bo znowu wyszło tak, że pod stabilizatorem ta rana wychodzi. Jeszcze kapie mi pot z nosa. Kolano też jest spocone. Mam nadzieję, że się przyklei jakoś ten plaster. No, dobra, chyba się przykleił. Niby 8 km do jakiejś zatoczki, ale takie 8 km to można cały dzień iść. Już się rozrobiła pora biwakowania. 18.45 trafiłam na to miejsce. Jest 19.00, namiot rozbity. Rozpakowuję się. Wiem już, że to coś, co myślałam, że jest jakimś okropnym ptakiem, który mnie budzi o 3.50, to nie jest wcale ptak, tylko jakiś rodzaj cykady. I jest tu tego pełno, więc muszę iść wcześniej spać, bo one zamilkną zaraz, jak się zrobi ciemno. Żeby zdążyć się wyspać, zanim zaczną znowu, przed czwartą. A, no, trudno, życie. Kolano wygląda dobrze, to na szczęście jest płytkie rozcięcie, tylko krew poleciała, ale przestała i nie ma chyba większych z nim problemów. Dobrze, bo mogło się źle skończyć, takie zaczepienie się nogą do rowu i wywalenie na asfalt. Ojejku, ale coś się w moim ciele zrobiło takiego już mam to 2 lata, że jak spadam do przodu, to się instynktownie obracam tyłem, bo jestem tak zrośnięta ze swoim plecakiem, który zawsze mam na plecach, że mój mózg już wie, że mam coś ochronnego na plecach i tym czymś mogę upaść. To jest niesamowite, taki odruch bezwarunkowy, tak? Który się ma niezależnie od woli, ale który jest wtórny, bo się go nauczyłam chodząc z plecakiem. Po prostu nie wiem nawet kiedy lecę i obracam się w locie. W Chorwacji też tak było, raz poleciałam z takiej bardzo stromej skały i też się mogło bardzo źle skończyć, ale obróciłam się plecakiem do tyłu i po prostu zjechałam. No, także fajnie. Fajnie, że jest plecak, choć jest bardzo ciężki i muszę naprawdę zabrać się za jedzenie tych zapasów, które zabrałam, bo myślę, że znowu mam za dużo. No, zaraz się zrobi ciemno, także dmucham materac. Rozkładam śpiworek pierwszy raz od 2 tygodni. Myślę, że w nocy będzie troszeczkę chłodniej. No i dobranoc. Do jutra. Wreszcie 300 km z Sendai. Ale to trwało. 300 km główną drogą. A szlak muszę sprawdzić, ile mu to zajęło, ale wydaje mi się, że nawet 500. Tak zawijał, a ja przecież długo, dużo skracałam. Nie szłam każdym asfaltowym cyplem. Także bardzo, bardzo długi szlak. I dzisiaj też skracam. No nie tyle skracam, co obchodzę. Pewnie może nawet wychodzi dłużej. Właśnie przechodzę z 45 na 44 drogę i dobiję znowu do szlaku. Ale na mapie były ostrzeżenia, że szlak jest wybitnie trudny, idziesz na własną odpowiedzialność. Jakieś drogi zrywkowe, jakieś łączniki, jakieś strumienie. A ostatnio jak mnie nie było, jak byłam na Tajwanie, to tutaj była powódź. I aktualnie też wszystkie strumienie są
bardzo wysokie, choć nie sądzę, żeby na tym szlaku kazali przechodzić przez jakieś wielkie rzeki. Myślę, że te strumienie są teraz do przejścia, ale bardziej chodziło mi o to, żeby oszczędzić kolano, bo oczywiście są to ciągle wzniesienia i dolinki i jakieś strome rzeczy, na których znowu bym się pewnie wywaliła. A to kolano, no, wymaga jeszcze odpoczynku chyba i rozciągania nadal. Więc jak mogę oszczędzić i nie chodzić jakimś badziewiem, które i tak się składa w 3/4 z dróg, to po prostu poszłam sobie normalną drogą, chodnikiem. Na drodze nie było żadnego ruchu praktycznie, więc w ogóle bez problemu. Już jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo też wiecznie drogą nie chcę iść, chcę po prostu wejść na odcinek szlaku, który będzie fajny. No, właśnie będę przechodzić przez autostradę Exclusive Car Road, tak się to tutaj nazywa. To wcale nie jest taka normalna autostrada, że tam są jakieś 4 pasy czy coś. To jest taka normalna droga, tylko jest przedzielona nad jeden i drugi pas i ma zjazdy i się na niej szybko jedzie. I to tyle, jeżeli chodzi o jej cechy autostradowe. Dawno nie wyczekiwałam tak długo na kolejną setkę. Ostatni raz na PCT, jak miałam Dżihardię. Ale jest 2800, jest na plaży, jest znowu ładnie, jestem znowu na szlaku. Jestem znowu oplastrowana, bo dzisiaj nie tylko plaster wczorajszego upadku, ale jeszcze 2 plastry na okoliczność obtarć, które mi się zrobiły od potu i noszenia stabilizatorów. Chyba mi się skóra odzwyczaiła od noszenia ich przez te ostatnie 10 dni. No i w związku z tym się obtarłam. I jeszcze mam całe nogi w tych nieszczęsnych pęcherzach, znaczy to są takie czerwone pęcherze od tej rośliny cholernej. No ale jakoś to będzie, myślę. No, lecę dalej, bo tu jest strasznie gorąco. Na plaży jest potworna smażalnia. Kamienie parzyły mnie w ręce, jak je zbierałam. Oczywiście nie w tą część, na której mam rękawiczkę, tylko w palce. Wyjedzony jeżowiec z pusty w środku. Mewy je wyjadają, albo jakieś inne ptaki. Zawsze jest dużo porzuconych na drodze skorupek z kolcami. W tej miejscowości fala tsunami osiągnęła prawie 18 metrów, 17,9. Ale też jest napisane, ile czasu minęło między trzęsieniem ziemi a tsunami. 14:46 trzęsienie ziemi, 15:25 tsunami. Czyli rzeczywiście jest czas na to, żeby uciec, i te wszystkie ewakuacyjne schodki mają wielki sens, bo to jest dużo czasu, żeby uciec nad samego morza. Tutaj była dawna stacja kolejowa i jedyna rzecz, która została po tej stacji, to są te schodki, które prowadziły na peron. One zostały zostawione na pamiątkę. Teraz stacja kolejowa jest znacznie wyżej. Z kopułą, widzicie, tam jest dworzec. A tutaj jest miejsce pamięci i taki park. Oj, powstał wielki mur nad morzem, także morza nie widać. Tutaj jest pomnik. Jedną z atrakcji tutaj na szlaku jest wioska rybacka, którą odbudowano pod tsunami. Oryginalnej nie ma, bo całkowicie została zniszczona, ale odbudowali tak, jak było, bo bardzo ją lubili i właśnie chcieli, żeby znowu była. Jest tutaj toaleta, więc zmierzam po wodę, bo za godzinkę planuję biwakować. Właśnie rozmawiałam z jednym miłym panem, który się specjalnie zatrzymał, żeby zapytać, gdzie ja będę spała. Mówię, że w moim tento będę spała, czyli w namiocie. On się zaczął martwić, gdzie tu by można rozbić namiot. Wreszcie mu napisałam na telefonie, że niech się pan nie martwi, ja już 3 miesiące biwakuję, idąc za Tamisaki. Na to się ukłonił, uśmiechnął, to jest
spoko, pojechał. No więc tak, tak. Ludzie się, widzicie, martwią tutaj, gdzie człowiek będzie spał. O, nawet jest woda w kranie. Bliżej, to nie muszę iść aż do WC. Tam jest przystań. Nie ma wielkiego muru. Nie zbudowali tu wielkiego muru. Pewnie wiedzą, że te mury są brzydkie. Liczą się z tym, że ta wioska może jeszcze raz spłynąć z kolejnym tsunami. Chociaż takie tsunami to się, powiedzmy, zdarzają raz na 100 lat, a nie cały czas. Nie zapeszając, ten szlak wygląda trochę lepiej. Nie ma schodów, znaczy były na początku, ale się szybko skończyły. I są zygzaczki, więc bardziej dla ludzi i dla ich kolan. Tak to wygląda. Na pewno będzie dużo stromego i mają być jakieś trudne miejsca, niebezpieczne podczas przypływu. No niestety, długo się nie nacieszyłam szlakiem bez schodów. Coraz lepiej, to jest druga drabina. Chyba kiedyś były tutaj schody, ale się dawno rozwaliły i dlatego dali drabinę. No, w sumie dobrze. Widok piękny, piękna plaża. Trudno nazwać moje tempo szybkim, ale mam to wliczone.
przekraczam właśnie 40 stopień szerokości północnej. Przebiega gdzieś tam w górze. Nie jest to moja pierwsza styczność z tym równoleżnikiem, bo, czy będzie widać, wszystkie trzy amerykańskie szlaki biegną także. Przecinałam go już właśnie trzy razy, o tutaj widać. A właściwie byłam jeszcze na 40 stopniu szerokości południowej w Nowej Zelandii. O, jeszcze na Wyspie Północnej go przekroczyłam. No i ładne widoki, latarnia morska i ocean. Szlak dziś zdecydowanie łaskawszy po porannej porcji 1800 schodów. Instalacja artystyczna. Tu jest taki pustostan przerobiony na domek dla wędrowców. Domek odpoczynkowy oficjalnie. Niby pewnie nie wolno tu spać, ale to oczywiście na pewno ktoś tu spał. Ja bym też tu spała, gdyby nie była 14. Prośmierdzi z tak blizną, idą z tą glony, jakieś rośliny zapuszczają marzenie do środka, ale jakby padał deszcz, to nie jest córka idealna. Echo, a tam jest piękna plaża z dużą ilością betonu i WC, myślę, że WC jest bardziej przytulny niż to miejsce. Mam już dziś za sobą, myślę, że ponad 3000 schodów. Potworny szlak, potworny. Widzicie, jakie mam długie kijki, tak strome były schody, że je wydłużyłam do tego stopnia, prawie do moich ramion. No, ale teraz już będzie droga, więc przynajmniej do wsi, do Fudai będzie trochę łatwiej. Tempo dziś 1,5 km na godzinę. Ta tablica mnie bardzo podniosła na duchu. W Hachinohe kończy się Michinoku Trail. Stąd, gdzie teraz jestem, do końca Honshu pozostało mi jakieś 250 km. Najkrótszą drogą, więc pewnie w rzeczywistości około 350. Do Aomori nie idę, choć stamtąd można od razu wsiąść na prom i popłynąć na Hokkaido, ale ja chcę popłynąć z najbardziej na północ wysuniętego portu pasażerskiego na Honshu, więc będzie trochę więcej. Jestem na polu namiotowym dzisiaj. Zobaczyłam je na mapie, sprawdziłam w Google, okazało się, że kosztuje tylko 7 zł. Więc bez żadnych oporów tu poszłam. Ale pole namiotowe chyba jest jakoś nie bardzo czynne, bo to komary są czynne. To znaczy trawa jest wykoszona, ale kibel jest zamknięty, WC jest nieczynne, także nie wiem. Może po prostu sprawdzają późnym popołudniem, czy ktoś przyjechał. Jak nie przyjechał, to trzymają zamknięte. Ale w takim razie... Co zrobić z ludźmi, którzy przyjeżdżają później? No nie wiem. W każdym razie, zamiast oczywiście rozbijać namiot, śpię pod daszkiem, ale nie jest to pergola, bo tam niżej jest pergola, ona jest na środku trawnika, tak ja, to będzie prosa. No tutaj pod wiatą nie, ale ogólnie tu jest bardziej zacieśnie, jest ściana. Taki rodzaj schroniska chyba mają, jakiś taki barek tam jest w środku, no ale zamknięte, więc w środku nie będę spać. Ale właśnie sobie zawiesiłam moskitierę i tu mi będzie, myślę, dobrze. Och, cieszę się na nocleg bez namiotu, bo w namiocie jest gorąco. Dziś było ponad 30 stopni i teraz jest około 28 chyba. Myślę, że spadnie w nocy do 20 paru też, tak pewnie 4.
Ale właśnie przewiew jakiś w tym pod tą moskitierą, nie za duży, nie lubię wiatru, bo to nie mogę zasnąć, ale taki lekki przewiew, myślę, że będzie idealnie. Tak wygląda to pole namiotowe. Słońce już zaszło, już ledwo odblask pomarańczowy od zachodu. No, trawnik, po lewej jest to zamknięte WC, potem jest pergola i stacja do mycia. I jest tam też kran z wężem i ja się zamierzam tam umyć z tym wężem. Wezmę normalny prysznic. Poza tym są ławeczki dla każdego namiotu, który chciałby tutaj się rozbić. Ale mimo, że są już wakacje, to nikt nie chciał. Dostęp do wody to jest niesamowita rzecz. Po prostu ile się chce, jest w kranie. Można się napić, można się umyć, to jest genialne. Oh, to Japonia pod tym względem jest super. Naprawdę jest dużo miejsc, gdzie jest woda. Te toalety publiczne i taki kemping i dworce, gdzie są otwarte toalety. Bo cały czas twarz jest zalana solą, zalana, no potem, a potem pod wysycha, sól zostaje. Więc tak, właśnie wychodzę, jest 6:30, dosyć późno, ale cykady obudziły mnie o 3:30 i stwierdziłam, że nie, no nie wstaję o 3:30. Wcisnęłam zatyczki tak głęboko, jak się dało i w końcu spałam do 5:00. Śniła mi się chyba Norwegia. Tam też wody nie brakowało, tylko była tak zimna, że nie zawsze miałam ochotę umyć twarz. Właśnie nie wiem, czy słyszycie, ale grają hejnał taki poranny. W Japonii zawsze na wsiach grają hejnały różne o 6 albo 6:30, czasem o 7, zależnie od miejscowości, albo jest tylko muzyka, albo czasem pewnie pani wójt wypowiada się na dzień dobry po prostu. Są różne melodie, ale często się powtarzają. Potem następny jest w południe, o 17, jak ludzie kończą pracę i często jeszcze jest o 21 na dobranoc. Taki zwyczaj. No. Dziś znowu ma być gorąco, tak jak wczoraj, 30 parę stopni. A oprócz tego ma być, zdaje się, jakaś ulewa koło południa i jutro, pojutrze będzie podobnie. Może okulary biorę, będę więcej widzieć. No, to zaczynamy. Zaczynamy dzień 101. Wczoraj był setny dzień mojej podróży. Zapomniałam o tym. Wliczając w to Tajwan i wszystkie przerwy związane z wizami i pijawkami. Toaleta w porcie też mnie zawiodła. Im mniejsza miejscowość, tym wyższy standard tych toalet. Naprawdę jest tu jak w wypasionym hotelu. Czytanie zrobione. Fajnie. Ale już się robi za ciepło na spanie w kiblach, bo one są nagrzane przez słońce, więc jest tu dość gorąco. Pod daszkiem w moskitierze było przemiernie, o wiele lepiej. No, jak widzicie, mydełko, papier, wszystko. W dużych miejscowościach, no takich średnich nawet, nie ma mydła. Najczęściej, to już opowiadałam. A w największych nie ma też papieru. Także w tych wielkich miastach typu Kyoto, Tokio, to musicie mieć papier ze sobą, bo po prostu jest za dużo chętnych i by nie nastarczyli z tą ilością papieru, a już zwłaszcza mydła. Ale tutaj jest parę osób, które łowią ryby na morzu i jak coś trzej turyści rocznie na szlaku.
Nie wiem, co tu się dziś dzieje, że wszystkie ujęcia są w kiblu albo nad kranem. Taka jest wielka potrzeba schłodzenia się. Tu jest Michinoeki we wsi, to jest wieś Noda. Sklepy są zamknięte, ale Michinoeki miał jedzenie i nie było bardzo drogie i wygląda, że smaczne panie miały zrobione ciepłe. Tutaj mam ryż z grzybami i odrobiną marchewki, to będzie na lunch. I ciastko. Nie wiem z czym. Mam nadzieję, że z jagodami, ale bardzo możliwe, że z fasolą. Trudno. No i pomidory. Bardzo chciałam jakieś warzywa albo owoce z potasem, więc mam pomidory. Są naprawdę dobre, pachną jak pomidory. Są z ogródka. Więc fajnie. Nie zgadniecie, gdzie jestem. Znowu pod kiblem. W następnym porcie. A jest tak gorąco, a tu jest ściana, jest cień. O, jakaś maszyna portowa. Aha, chyba wyciągają jakieś sieci. Tak, wyciągają sieci. Robi straszny hałas. No ale teraz czeka mnie kolejny taki odcinek, który jest podpisany, że idziesz na własne ryzyko i że szlak jest fatalny. Ale postanowiłam nim iść, bo przecież nie będę cały czas klepać asfaltu. Także zobaczę, jak to będzie wyglądało. I zjem swój pierwszy lunch, zanim zacznę, żeby nie musieć nosić, bo to dosyć ciężkie jest, że najpierw spróbuję tego ryżu. Ciekawe, co to jest. To jest chyba coś, co już jadłam raz. Jakiś rodzaj grzyba. Dwa rodzaje grzyba tu są. Bardzo delikatne w smaku. I wegańskie, jakbyście chcieli wiedzieć. W Japonii wcale nie jest tak, że są same ryby i mięso i że wszystko jest z mięsem. Nie. Jest bardzo dużo potraw. O ile stołujecie się w sklepach, to możecie właśnie komponować swoje potrawy, dania, tak jak chcecie, kupując takie składniki, jakie wam pasują. W restauracjach jest chyba trochę inaczej, bo po prostu dają bardzo dużo składników do jednego dania i przeważnie faktycznie ląduje tam jakieś mięso, jajka i ryby, a jak robicie sami właśnie, to wybieracie. W ogóle jest tu bardzo dobry ryż. Ten ryż, który się tutaj jada, taki klejący, on jest bardzo dobry. Jednak fasola. Bardzo mocno posłodzona. Jest najgorzej na razie. Spływa mi pod po twarzy, właśnie go wypiłam. Szkoda elektrolitów. W sensie zlizałam krople. Szlak miał być niezadbany i trudny i to oznacza, że nie ma na nim aż tylu schodów. Jest trochę, ale nie cały czas, mniej więcej 1/3. Więc jest znacznie lepiej, bo można stawiać mniejsze kroki i to mniej obciąża kolan. Ale jest strasznie gorąco i oczywiście stromo. Nie wiem, czy widzicie, ale pot spływa mi po okularach. O. jak mam na sobie nakładki przeciwsłoneczne, to on wtedy jest pomiędzy nakładkami a okularami i robi się taka plama wody w środku i potem jest trudno to wyczyścić. Trzeba iść do łazienki i umyć mydłem. No trudno, na razie jest cień przynajmniej trochę, więc chociaż tyle. Tutaj jest bardzo łagodny przypadek, ale dobrze widać to, o co mi chodzi. Jak w Japonii robi się szlaki po prostu, prosto. Widać, że ta ścieżka schodzi w dół i wchodzi pod górę. Normalnie idzie na sam dół i wychodzi na samą górę, ale tu jakoś łaskawiej potraktowali wędrowca. W innych częściach świata, gdzie trochę bardziej dbają samopoczucie tych, którzy będą tym szlakiem wędrować, to po prostu szlak byłby zrobiony tu.
i tu, i wyszedłby w tym samym miejscu, tylko bez przewyższenia, będąc 10 metrów dłuższy, ale nie tutaj. A tu już klasyczny przykład. Na samo dno doliny, do strumyka i znowu na samą górę, 100 metrów w dół, 100 metrów w górę, żeby być blisko oceanu, którego i tak nie za bardzo widać. Właśnie mi się wyrwało słowo, które rzadko wypowiadam na filmach. O, ja pierdolę, bo włożyłam tutaj kijek i tu była zwinięta żmija. Ona tam dalej jest, tylko odpełzła pod liście. O kurde, sadzić kijek w żmiję. O, dość beznadziejny jest ten szlak. No niby widać morze, tak jak tam. Ale no nie, żeby aż tak się męczyć. Żeby zobaczyć trochę niebieskiego, to i z drogi widać trochę niebieskiego. Nie dziwię się, że nikt tu nie chodzi. Są tylko ślady saren, które się ślizgały, bo jest stromo. No i są żmije. Wszyscy tu mają fioła, tak zresztą jak wszędzie u nas też. Na punkcie niedźwiedzi zawsze, ojej, tu są niedźwiedzie, tu są niedźwiedzie. A zapominają o takich normalnych, codziennych niebezpieczeństwach, które się zdarzają cały czas. Jak żmije, szerszenie, których tu są setki. Szczęście nie lecą do jasnych kolorów, więc dają mi spokój, ale jest ich naprawdę dużo, zwłaszcza właśnie na Mitchie Mountain Trail. Bo wylazłam na grzbiet. Zgadnijcie, co będzie teraz. Zejście. Jest bardzo dużo kolczastych roślin. No i takie normalne rzeczy, jak odwodnienie, jak kontuzje, zwłaszcza kolan. No, wszystkie te otarcia obrzydliwe od pocenia się, różne inne pęcherze, które się zdarzają. To są prawdziwe problemy, a jakiś tam mityczny niedźwiedź. Także, no. Znaczy nie, żebym tak teraz się los na mnie zemści, rzuci się na mnie niedźwiedź w najbliższym wąwozie. Ojejku. No, trzeba było iść asfaltem, no ale to bez sensu jest chodzić asfaltem. Wiem, że są fani chodzenia asfaltem, którzy wożą za sobą swoje rzeczy w wózku, ale nie wyobrażam sobie takiego czegoś. To byłoby śmiertelnie nudne i bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza dla stóp. Nie żeby to było przyjemnie, ale przynajmniej jest jakaś adrenalina. Tylko dodam, żebyście się nie martwili o żmiję, nic jej się nie stało, bo ja trafiłam tym kijkiem tak, że jakby pomiędzy jej zwinięte kręgi, także w ziemię, tylko pomiędzy żmiję, jak to powiedzieć, nie wiem. Ale w każdym razie nic się nie stało, po prostu ja biłam, a ona się okręciła i uciekła. No, także wszystko z nią w porządku, ze mną też. Te schody są tak strome, że aż się boję schodzić. Muszę tyłem, bo się zabiję, ale przodem też się można zabić, bo naprawdę są straszne. To jest asfalt. Można obejść następny odcinek. To jest kuszące. Pokonałam 4 km, 4,1 dokładnie, w 3 godziny i 15 minut. To chyba jest mój rekord, to jest najwolniej jak kiedykolwiek szłam. Może w Nowej Zelandii w jakiejś rzece szłam wolniej.
Jestem w Kudzi i zakupy mam już zrobione. W sklepie była taka cudowna klimatyzacja. Ojejku, a tu jest tak gorąco. Muszę się wrócić teraz kilometr, ponieważ pani na mnie czeka, aż przejdę. Zawsze, bardzo uprzejmie. Ponieważ wypatrzyłam fajny park. To jest dosyć duże miasto. W centrum na pewno w żadnym parku nie będzie mi zbyt fajnie. Zresztą te parki w centrum są beznadziejne i nie ma ich zbyt wiele. A przed miastem, w porcie, jest taki mały park, do którego chyba nikt nie chodzi, bo jest za murem tym takim przeciwpowodziowym. Czyli jest tam parking, ale sprawdziłam WC i była pajęczyna. I z tego wniosek, że tam nikt nie chodzi. Może nie. W każdym razie, wybieram się spać w parku i muszę się wrócić. No ale tak to już jest. Mam masę jedzenia, oczywiście ogromny plecak. Nakupiłam jabłek, pomidorów, potasu i ziemniaczki mam i kurczaczka na dzisiaj. A na jutro ryż i tuńczyka w paczce, żeby się nie zepsuło. Boję się kupować teraz już więcej świeżego jedzenia, bo jest naprawdę gorąco. A czekają mnie pewnie 2 dni do Hirono, bo mam tam 40 km drogą. To znaczy, że szlakiem zajmie to 2 dni. Tak obliczam, czyli nawet jak się nie wyrobię w ciągu 2 dni, to jeszcze kolację będę mieć. Taki jest plan. Ściemnia się, jest po 19:00, zakupy zajęły mi pół godziny. Nie tak źle jak zazwyczaj. Starałam się zrobić to szybko. Pewnie da się szybciej, ale ja nie umiem. No i takie chmury wiszą, pokropiło przez chwilę, ale przestało. Niestety jedyna pergola w parku jest beznadziejna, ma tylko taki stolik z ławeczkami małymi i betonowe, jest wszystko pod spodem, na podłodze, w gruncie, czyli będzie wielki splash w razie deszczu, więc tam nie będę spać, rozbiję namiot pod murem, już znalazłam dobre miejsce, jest też woda. Więc mam zamiar się znowu wykąpać. Nie z węża, bo węża nie ma, ale z butelek. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie, ale zaraz będzie ciemno, więc nikt nie będzie widział. Mam nadzieję, że nie dostanę mandatu za publiczne obnażanie się. Ale zresztą co to za publiczne obnażanie się, jak tam nikogo nie ma. Niepubliczne obnażanie się. No dobra, kilometr, 20 minut maks.